Witam was serdecznie. Okej, śmigamy. To co? Wybieramy sobie strój, ta? Nawet nie złe, to mi się nie podoba. Ciebie wezmę. Że szata nie zdobi człowieka. Czy wasz mość jest kontent ze stroju? A. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Wasz mość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że wasz mość wie, jak się skłonić. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Na jaki przez lewy noc do przodu połóż prawą rękę. Źle, źle, źle. Jeszcze raz. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech wasz mość powtórzy. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Proszę za mną. No dobrze. Do cesarza wasz mość odezwie się tylko na wyraźne życzenie odpowiedniego tytułu. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że wasz mość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Imgrimie ep art herzer, deitven adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Ukłon. Nie będzie. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Myślałem, że przed nikim nie zginasz, Karku. Nie chciałem sprawić przykrości Szambelanowi. Swój chłop. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją dziki gon. Dziki masz gon? Znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz.
choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów, ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Merereith! Zaprowadź go do czarodziejki. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. Aj, Jezus, tak bez tej brody to... jak dziecko. A jest południe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu? Jestem Herevard II, książę Elander. Nie dość, że każe mi się tu stracić... Ja, Ander, Ratsliden Emenek, Estun SSR, Nenfar. Katypat, Fegledven, Esavadgen. Gwymar, Fegledven, Eseten Vatgen. Gdzie ona nas doprowadza? Średnio pamiętam. Na granicy tego obozu kończy się cywilizacja. Szambela. Waszmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. O, Yennefer. Tak, to zapisam. Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem, a... Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Wiesz co, sam sporządzę ten raport. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. Dużo książek tutaj będzie. Wedymin, rodem z klecht Nordlingów, nie do wiary. Jest i ona. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. Więc to już są nasi agenci. No, szybko się tu zadomowiłaś. Geralt, nie czepiaj się słówek. Wiem, kim jest Emhyr. Wywołał krwawą wojnę. Kazał zabić moje przyjaciółki. Ale nie mamy innego wyboru, więc proszę. Nie roztrząsajmy za i przeciw, tylko skupmy się na Ciri. Zgoda? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon.
To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. No dobrze. Jest i no plan. No i się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wezemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Faradra. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. I buziaka. Będę na ciebie czekać. Dobrze. Szkoda, że nie mam czasu. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Wyprane. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Bywaj. Przekroczyliśmy Jarrę. Mam audencję i tutaj jeszcze misja. Gwinta. Jedziemy. Co? Zadyszkę. Chcę grać w karty. Muszę z nim wygrać. Mam 33 karty. Tutaj mam mi też trochę, tutaj też. Dowódca. Usuną aktywne efekty pogodowe. A tutaj gęsta mgła. Żelecki. Niech to mamy. Dobrze, rozpoczynamy grę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Okej, wybierz dwie karty, by wymienić. Katapulta może być, doradca. Weźmiemy Amrus, to jest na pierwsze. Mam ciebie. O! Mój ruch. Zaczynamy na spokojnie od ciebie.
Pyszka. Przeciwnik spasował. Podamy mu piąteczkę, nie? Tak. Dobrze, pierwsza runda. Po wygranej rundzie dostanę jeszcze jedną kartę. Dziękuję. I mój ruch. Aha. Spasz jedną kartę. Jo, kart nie dotyczy kart bohaterskich. Wszystko jeden. A weźmiemy ciebie. Podwaja. Podwaja siły jednostki w rzędzie. Okej. Dobrze, teraz jest mój ruch. Jeszcze raz mój ruch, damy ci to. Tak i tak wszystko na jedynkę. Ciebie. Czekaj, zastępuj jedną kartę polowienia, umieszczasz ją z powrotem w rękę. Damy powiększ siły wszystkich kart o jeden. Mam tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba to on. Tam nic nie zrobił, szczerze mówiąc. Tutaj z nadzielstwem byłem w twojej talii, natychmiast ją zagraj. Kiemstwa mgła to było szalejących, nie? Tak. Nic, ja muszę zakończyć, zobaczymy co on teraz zrobi. Mam 15 punktów przewagi. Ale tak i tak wygrałem. I mamy kartę. Pol test. Ale gdzie ona jest, ta karta?
A, tutaj. Mamy ten. Podwaja siły wszystkich twoich jednostek oblężnych. O ile w ich rzędzie nie ma już rogu dowódcy. To jest spoko. To jest akurat spoko. Dziękuję za kartę. Dobrze. Wincik załatwiony. A my stąd wychodzimy. Musimy do Velen. Oj, karamba. No to będzie trochę. No to będzie trochę. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Okej. Serca z kamienia. Dziękuję za zakup dodatku. Tak, mam. No każdy to już ma. Cukrema, zaproszę go tylko jeśli twoja postać osiągnie już poziom 30 bądź wyższy. Nie, my to zrobimy całkowicie po Jingonie. Natknę się na zaklinacza na mapie ikoną. Jest to nowy unikalny rzemieślnik z daleki krain, który potrafi z naszym zlepszym sprawdzić jego możliwości. Krew i wino! Poeta w opałach. Okej, my mamy zadania. I to zadanie nie zrobimy. To jest serce z kamienia. Krew i wino nie mamy. Ciebie nie zrobimy. Ciebie. Ciebie też jeszcze nie. Ciebie też jeszcze nie. Matejka z karczmarzami. Różne miejsca. Na mapie pokazane, gdzie są? Tak, tu. No jak na razie tylko tam. Ale my pierw zrobimy zamiast tam to zapamiętam, że tam będzie gwincik. Zadanie główne. I jedziemy tu. Velen. Dowiecie, czy si przybyły na Skligę w Velen Nowigradzie. Naprzód! Dobrze, śmigamy też zadania. Ach, nie zadania. Mapa. I ta, na prost po prostu. Jedź, płotka. Podobne miasto. Mamy kilka nowych zadań.
mam nowy znacznik też. Git. Ładnie, ładnie, ładnie. I znowu sprawdzimy sobie. Już tylko dzikość serca. Jakaś żona też tam była. Są jeszcze znaki zapytania. No to zaczniemy też to od znak zapytania. Jest tego trochę. Ulala, jest tego trochę. Bo my już zanim go też ten odcinek zakończymy, zrobimy jakieś... Dalej, płotka, dalej! Jakieś... znaki zapytania. Nie. I tak zawsze zrobimy. Misja, mamy czas. To jeszcze znaki zapytania. Od zła wszelkiego. Co ja mam teraz? A jeśli ktoś przeżył? Siema. Nie, nie podchodź! Nie umiem walczyć pomocy! Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem diakonem. Już od 2 miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz. Twoje oczy, żółty pigment i te źrenice. Czytałem o tym. Jesteś wiedźminem. Kot domowy i zaskroniec odpadają. Więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice zaskrońca są okrągłe, choć... Znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz! Co się stało? Dobra, po kolei. Czemu uważasz, że wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Jakże wam współczuję waszej bezradności. Nawet nie ma porównania z cierpieniem człowieka, którego wrzuca się do dziury w ziemi, żeby tam zgnił. Gdyby został w domu, zaraziłby rodzinę i sąsiadów. Tak czy inaczej by umarł. Kościół zrobił wszystko, by przynajmniej nikogo ze sobą nie zabrał. A, teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a 2 Katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. Chyba nie. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi. I tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów. I tego ducha. Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No,
Jeśli nie zażądasz więcej niż mam przy sobie. To damy. Tak 250. Rozsądna cena. Rozsądna cena. Zgoda. Dobrze. Będę musiał dołożyć trochę z własnej kieszeni, ale wierzę, że warto. No i git. O 30 więcej dostanę. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. I weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Niech wskaże. Bywaj. Bywaj. W cieniu jakiegoś tam diabła. 15. Nie. Ale to mamy jak coś już przygotowane. Ja mam dzikość serca na 5. Nie no, to pierw i w gaski łącznik. Ale okej. Na tym zakończę jak na razie ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. Dotrzymajcie się i do zobaczenia.